W jaki sposób Sławomir Neumann pozbywa się ludzi, z którymi jest mu nie po drodze, którzy są dla niego niewygodni? Na pewno różne są to sposoby. No, cel jest prosty, po prostu usunięcie tego człowieka z szeregów. Bardzo często zawieszani są, bez podania przyczyny. Na przykład ja zostałem zawieszony w prawach członka, bo to jest najważniejsze. Ja sam odszedłem z Platformy Obywatelskiej, wbrew temu, co mówi pan Sławomir Neumann. Ja nie zostałem wyrzucony z Platformy Obywatelskiej, ja odszedłem z Platformy Obywatelskiej, dlatego że zostałem zawieszony z powodów dla mnie niezrozumiałych. Po prostu dostałem pismo, że zostałem zawieszony bez żadnego uzasadnienia. Jesteś po prostu zawieszony i koniec. Ale teraz niektórzy mogą powiedzieć, że próbuje się pan mścić na Sławomirze Neumannie. Nie, to nie chodzi o zemstę, to chodzi o prawdę. A prawda jest jaka? No, prawda jest taka, że to jest człowiek niezwykle wulgarny, który rozmawia z drugim człowiekiem nie jak polityk, tylko jak mafiozo, dla którego liczą się tylko jego interesy. A jaka jest pozycja Sławomira Neumanna na Pomorzu? Wydaje mi się, że dość duża, ale wydaje mi się, że jest to ściśle związane z tym, że jest to po prostu pierwszy przyboczny Grzegorza Schetyny. Jest to szef klubu parlamentarnego, ponieważ generalnie w szeregach Platformy Obywatelskiej mówi się negatywnie o działalności Neumanna jako szefa Platformy Obywatelskiej na Pomorzu.